Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Tak mówi nam Psalm 56, werset 4. I on mówi o zaufaniu. Można powiedzieć, że zaufanie jest kwestią dosyć trudną do wypracowania. I posłużę się tutaj ilustracją pewnej sceny z czasu pożaru, która pokazuje zaufanie, jakie powinniśmy mieć do Boga. A nawet za słabo je pokazuje, bo my powinniśmy mieć zaufanie do Boga znacznie większe niż to, które tutaj jest w tym przykładzie. W środku nocy mała Ania się obudziła. Miała tylko tatusia, bo była półsierotą. Była sama w mieszkaniu, bo jej tata miał nocną zmianę w pracy. Tak, biedne dziecko. Jako półsierota miała tylko tatusia. Była sama w mieszkaniu, bo jej tata miał nocną zmianę w pracy. Po przebudzeniu wzięła głęboki oddech. Gęsty dym wypełniał jej pokój i zaczynała kaszleć. W panice pobiegła do drzwi, ale klatka schodowa już płonęła. Pobiegła z powrotem do okna. Otworzyła skrzydło okna i zaczęła machać. Na dole stali sąsiedzi. Czy nikt jej nie widział? W końcu ktoś krzyczał. Spójrzcie tam, w górę. Dziecko jest w domu. Wszyscy spoglądali na okno. Ktoś podbiegł i zawołał. Skacz, mała, złapię cię. Ania z przerażeniem patrzyła na dół. To za wysoko dla czteroletniej dziewczynki. Ogień się zbliżał i dach mógł zawalić się w każdej chwili. Z trudnością chwytała powietrze, a dym drażnił jej oczy. Nagle usłyszała znany głos. Aniu, skarbie, skacz na dół, złapię cię. Skacz szybko, zanim będzie za późno. To jej tata, jemu mogła zaufać. Był silny i nie pozwoliłby. Aby upadła. Od razu weszła na parapet i skoczyła. Sekundę później była w rękach ojca. To jest właśnie wiara, to jest właśnie zaufanie. W ten sposób każdy człowiek może w pełnym zaufaniu skoczyć w ręce Pana Jezusa Chrystusa, naszego doskonałego ratownika. On powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i spracowani, a ja wam dam odpocznienie. Kto wierzy we mnie, będzie żył. A o tych, którzy jemu już zaufali, mówi: nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki Ojca. Tak, nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki Ojca mojego. Tak mówi Słowo Boże w Mateusza 11:28, także Jana 11:25 oraz Jana 10:28. Dlatego zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, zanim będzie za późno. Tak Słowo Boże mówi. Kto wierzy we mnie, będzie żył. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i spracowani, a ja wam dam odpocznienie. Kto wierzy we mnie, będzie żył. Dlatego to jest bardzo ważne, abyśmy trzymali się Słowa Bożego, które daje nam te wyraźne, jasne zapewnienia
że możemy zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale też Słowo Boże w Psalmie 56 nam to dokumentuje. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Psalm 56, werset 4. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze.